Golemie, gdzie jesteś? To ja, Smajslow, idę po ciebie. Daj mi swoją zbrójkę i mam, tutaj się znajdujesz. Wejdźmy, rozwalmy go i dostańmy jego umiejętności, czyli całą zbrójkę, bo to jest Minecraft, ale moby dają swoją zbroję. Każdego moba, jakiego rozwalimy, to da nam swój cały pancerz. Oglądajcie film do samego końca i robimy szybki wyścig. Musimy się spieszyć, bo słoneczko już zaraz powoli będzie zachodzić. Kto kliknie łapeczkę w górę, zanim ja rozwalę golema. Podsadźmy się, będzie bezpiecznie i go nawalam. No, klikajcie łapeczkę w górę, bo zaraz padnie. Zobaczymy, kto będzie szybszy. No, daję ci fory, biję go powolutku. Mogę szybciej, przyspieszę, patrz. Zaraz padnie, opatrzy się na ciebie. Jeszcze nie kliknąłeś, nie kliknąłeś łapeczki w górę, co? No dawaj, no, wbijamy 10 tysięcy z tej okazji, albo 20 tysięcy, bo to jest kontynuacja odcinka. Dzisiaj pójdziemy do Netheru. No jeju, ile ci forów już dałem. Jeszcze się spojrzałem na siebie, tam, co tu się dzieje? A jeszcze nie, nie kop... Oj, padł. Kto zdążył? Napiszcie w komentarzu i od razu jak łapkujecie, to też subskrybujcie mój kanał. Jeśli jesteś nowy, nowa, no to zostaw tego jednego subika, ja naprawdę będę wdzięczny. Lecimy po 300 tysięcy. Ogłaszam konkurs, który organizuję wraz z innymi youtuberami na iPhone'a i PS5. Wystarczy, że klikniecie pierwszy link w opisie. Bijecie nas zaobserwować na YouTubie, na Instagramie. To są bardzo proste zadania, zajmą wam minutę, a też tam są inni youtuberzy. Jeśli jesteś ciekawy, no to kliknij zobaczyć pierwszy link w opisie. Przejdźmy teraz do rzeczy szybciutko, bo słoneczko już zachodzi. Golem został pokonany przeze mnie, a więc dostaje jego zbrójkę, która jest w tej skrzynce. Klikamy i mamy. Patrzcie tylko na to. Iron Golem Mask, czyli hełm, zbrójka, spodenki i buciki. Zakładamy. Do Netheru też zaraz pójdziemy. Zobaczycie dopiero, jak ja pokonam Ghasta, albo Pinglina, albo jeszcze naładowanego Creepera. Psumujemy takiego pioruna, walniemy, naładujemy go i wtedy będę miał jeszcze lepsze itemy od Creepera, zwykłego i naładowanego. Będzie się dużo działo. Szybko ubierajmy, bo już będzie noc, noc, noc. I dostałem dodatkowe serduszka. Patrzcie tylko na to, jak ja wyglądam. Tak było w poprzednim odcinku, ale dzisiaj jeszcze więcej będzie zbrójek od każdego moba, jakiego mi się chce. Przykładowo od Stefana, który jest tak słodki, aż mi szkoda go pokonać. Nie, no tak fajnie. Zawsze się ze mną zgadza, kiwa do mnie głową. O, teraz kiwnął głową przykładowo, nie? Ma zielone oczka, o, znowu kiwnął. No i jej, może na koniec ci rozwalimy, nie? Dobry, a ja Stefan cię ile mu serduszek zadałem. Widzieliście to? Mam siłę golema. I jak ucieka od razu. Bo ciemność, idziemy po stworki. I gdy się najem, to oczywiście dodatkowe serduszka się respią, które mam na dole. Spójrzcie, ile ich jest. 5 razy więcej. Na przykład taka watacha wilków, o jakie uderzę, nie? Jeden się na mnie rzuci, a nie, pokonałem go na hita. Z łapki. I tego tak samo. Nawet się na mnie nie rzucą, bo nie mają jak. Efekt, który cały czas mam, to jedynie spowolnienie drugie, ale plus mam 80 życia, 14 damage'u, każdy mi to daje, więc dużo bije. Szukajmy creepera, aby go naładować. Wow, jaka watacha wilków idzie. Wkurzonych. O, jo, co na siebie warczą. Dziwne wilki. Amasz, padajcie. Amasz, tylko na dwa hity. Wszyscy dostali. O, ten co się na mnie rzucił. Jeden z drugim, ale coś słabo bijecie. Ojejeju, jeju. Ale wy zadajecie te serduszka tak jakoś pomału. Amasz. Na hita. O, ty przeżyłeś? Jak to? Amasz, liperze. Zombiaku, gdzie jesteście? O, idzie, szkletor. Tak, jego będzie. Jak się chłop rzucił na mnie, pana wala. Niestety nie dasz rady, bo zostałem golemem z takim fajnym noskim. Chodź tu, a ma zaraz do ciebie podejdę. Tak, dostał na dwa hity. Niestety padł. Jego zbrójka też się powinna pojawić. O, widzę, tak, creeper stoi. I teraz sumujemy, tylko zombiak się na mnie rzucił. Nie, 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 a, o, jak się przestraszyłem. To był inny creeper, ja, odejdź ode mnie. A, jeju. O, jakiś drugi podszedł z nienacka, po prostu z tyłu pleców, tak się wystraszyłem, uff, to było naprawdę zombiak, też ta zbrójka powinna się pojawić. Ja potrzebuję znaleźć creepera z daleka, tak idealnie, tylko inne stworki mi przeszkadzają. Szkletorze, padaj. Jeszcze zombiak, ja chcę samego creepera, a nie zombiaki, dobra, podchodzi do mnie, tak, tak, bliżej, bliżej. A, jeszcze drzewo mnie zablokowało, tutaj będzie idealny teren. Chodź, chodź, creeperze, tak, i teraz szybko. Bum, jest został, jest naładowany, jest naładowany. Nie udało się, bo nie może wybuchnąć. Ja go muszę pokonać, ale walnąłem piorunem, więc to działa. I wtedy naładowanego pokonamy. Będziemy mieć jeszcze lepsze. No nie, ile ich rzuciło się. Podajcie. Dobra, idzie kolejny creeper. Tak, zgadza się. Przy skoku jestem troszeczkę szybszy. Tutaj mamy dynię. Ojeju, ej, padam! Ty! Mało serduszek mam! Nie, nie mogę paść golemem, bo to będzie wstyd. A!
Przydałoby się jakieś złote jabłko może. Za dużo mobów nagle. Ja tylko chcę creepera. Czy to tak dużo? Jedzmy sobie kolejny raz. Szybka regeneracja serduszek. Dobra, creeper stoi idealnie. Tylko znowuż zombiak będzie mi chciał przeszkodzić. Walnijmy go. O, jak się rzuciłem golemem. To i tam. Podejdźmy. O, sami nawet zauważył. I teraz walnijmy go z pioruna. Tak, podejdzie i klikam. Enter. Dobra, jest ładowany. Jest, mamy go. Pięknie. Walnął piorun. Idzie. Creeper. I teraz go musimy takiego pokonać. Wtedy będę miał zbrójkę naładowanego creepera, zobaczycie. Pokonajmy go teraz! Teraz! Podaj! Jest! Mamy! Rozwaliliśmy. Teraz biegnijmy do wioski, do skrzynki szalkerowej. Oj, tam będzie dużo zbroi. Jeszcze przy okazji walniemy sobie z tego pajączka. To też będzie. Szybko do wioski, akurat dzień się robi. Idealnie wręcz. Zobaczmy, co jest w skrzynce. O, tego jestem ciekawy. Troszeczkę mobów pokonałem, więc zbrojek powinno być sporo. Osiema Stefan, elo, elo Stefan, przeżyliście tą noc? Była troszeczkę pełna mobów w lesie, tak? Podbiegnijmy. Jest ta skrzynka i klikamy teraz, zobacz. Zobaczmy, co to będzie! Wow! Zombiak! Jeden creeper i naładowany! O to mi chodziło! Plus spider i jeszcze wither skeleton? Czemu witherowy mi się szkieleton pojawił, skoro rozwaliłem normalnego? Okej, okay, dobra. Ja nie narzekam, spoko. Dobrze, ubierzmy się. Zombiak ma bonusy immunity to poison plus creeper. Creeperem nawet mogę wybuchać. Tak samo pajączkiem mogę się spinać. Zaraz wam pokażę wszystko. Jeszcze Endermana brakuje i idziemy do Netheru. O, może będąc takim creeperem bym to przeżył. Albo najlepiej golemem, bo on ma chyba najwięcej serduszek. Przekonajmy się teraz, załóżmy zombiaka. W ogóle ktoś w poprzednim filmie napisał taki komentarz. A gdyby tak założyć zbroję golema, a głowę zombiaka, czy zdolności działałyby na pełnej zbrójce, tak pomieszanie. Jestem ciekawy, sprawdźmy to. Przykładowo zostawajmy golema, dajmy głowę zombiaka i niestety serduszka mi się obniżyły, ale dziwacznie wyglądam. U góry tak zieloniawo, a na dole tak golemowo. Całkiem spoko. Mamy co prawda siłę oraz damage, ale życia nie. Pełen set zbrójki daje wszystkie umiejętności. Niestety, gdy to złączymy razem, możemy dziwacznie wyglądać, ale umiejętności... przykładowo jestem teraz creepero, zombiako, golemem. Elo, siemanko, co tam u was słychać? O, nawet creeper pasuje do tego zombiaka. A zobaczmy, czy możemy wybuchnąć, bo tutaj pisze hold CK, czyli przytrzymaj C i to znaczy, że wybuchniesz. Okej, trzymamy i zobaczmy teraz. Pyk, trzymam, ziu. No niestety nie wybuchamy, czyli nie mamy tych pełnych umiejętności. Nie działa, ale dziwacznie wyglądamy. Siema, Stefanik, patrz, jestem creepero, zombiakiem, golemem. Pasujemy do siebie kolorkami, ty masz zielone oczy, ja też jestem zielony, nie? Dobra, weźmy już się, ubierzmy normalnie, działajmy tak jak powinno być. Czyli ubierzmy pełnego zombiaka, wtedy mamy te umiejętności całe. Zakładamy zbrójkę, zombie, buciki jeszcze, pięknie. O, i teraz mamy full, noktowiza druga nam się pojawiła. No, czyli tego łączyć tak nie da rady, a szkoda. No i elo, zombiakiem zostałem, siema. Mam jego umiejętności, tutaj pisze wszystko, nie? Dobra, załóżmy teraz zbrójkę creepera normalnego, a później z tym powerem. O, w ogóle trzymam w rączce głowę. Ojeju, jak to wygląda fajnie. Ojeju, jak słodko. Głowa creepera i głowa zombiaka. To jest 3D, a to jest 2D. Jakościowo, to jest 180p, a to ty full HD. Niska rozdzielczość, wyższa rozdzielczość, słaba jakość, dobra jakość, XD, dobra. Ej, nie, weźmy, ogar. Szybko to zbieramy i zakładamy, bo będę mógł wybuchnąć. Zakładamy pierwsze buciki. Czekaj, które to było? A, to są creepera. O nie, pomieszałem teraz. Później możemy zrobić, że na dole będzie iron golem, tu będzie creeper, tu będzie enderman, a tu będzie jeszcze szkieleton. Ciekawe, jak będę wyglądał. Jeszcze buciki, gdzie są? O, tutaj są creeper boots. Mamy, zostałem calutki creeperem, bo moby dają swą zbrójkę. A teraz zobaczmy, czy mogę wybuchnąć. Okej, okay, przytrzymam, bo tu piszę hold CK. Uwaga, trzymam. Jest, wybuchłem! Działa! Tak pięknie! Znowu jeszcze raz. Ziu! Znowu! Ale bajer, fajnie! Siema, Wolf! Co tam? No, czekaj, ładuje się. Boom! Ale nie padna hita. Co? Nawalasz mnie? Ja ci dam, znowu! Boom! Cały czas potrafię wybuchać. Ale kozacko, patrzcie. Boom! Kopię się w dół! Ten, co się na mnie rzucił! O nie, bo taka przyszła. Jeszcze raz ładowanie! Tak, rozwalam! Jaką dziurę już zrobiłem! A co jest najlepsze, gdy wybucham, to życie nie tracę ani żadnego serduszka. Tylko jak ktoś mnie uderzy, nie? No patrzcie, mają zium, ładowanie i BUM! Piu. No, BUM! O, halo! BUM! Co jest? Ej, zepsuło się? Jeszcze raz? Bek, BUM! BUM! Ej, co? Czemu nie działa? O, dobra, działa.
Klikałem i coś się nie chciał załadować. Dało mi jakby jaskiniowego, a pokonałem chyba normalnego. Nie, mam noktowizę drugą. Serduszka mi się zmniejszyły. Mam aktualnie 6, ale co najlepsze, to potrafię się spinać po czym chcę, dosłownie po drzewie, po domkach. Tu widzimy drabinkę, po co mi ona potrzebna? Rzeczej, rozwalmy tutaj obok. Ja drabinką nie muszę wchodzić, nie potrzebna mi. Ziu, do góry. No to jest super, ziu, do góry. Nawet przeskoczyłem te płotek, o, pójdła serduszka. Prawie bym padł. Minus tego pajączka to jest mało życia i szybko pada. Na duży plus, że potrafię się spinać. Kozacko by było, jakbym założył na przykład głowę Iron Golema, zbrójkę Spidermana, na dole zombiaka i jeszcze tego Witherowego szkieleta, którego nie mam. Gdzie on jest? Albo go zostawiłem tam w środku w skrzynce. Patrzcie, jak ja będę wyglądał. O, tu jest, dobra, tu zostawiłem. Weźmy sobie teraz spodenki. Nie, buciki, buciki. Tak, bierzemy pięknie. I te umiejętności powinny się pomieszać, ale niestety to nie działa, jak się ubieramy. No i głowa golema, zbroja pająka, spodenki zombiaka i buciki szkieletona witherowego. No nieźle, ale ubierzmy się teraz normalnie. Creeper, który ma powera, to możemy wyrzucić. Iron Golem jeszcze się przyda, bo pójdziemy pokonać stworki w Netherze. Tutaj zakładamy, teraz ja dopiero wyglądam. Ale kozacko, i to się jeszcze mieni. Wow. Stefan, podobam ci się? Chodź na randewu, przejdziemy się po lesie. Ej, uciekł mi, jest ciemno, no pójdziemy sobie pochodzić na spacerek po lesie. W nocy jest klimatycznie, no dawaj. Uchronię ciebie przed tymi zombiakami, nie ma problemu. A masz, padaj, o nie, dwóch. Nie mam siły. Czej, czym ja jestem teraz ubranym? A, creeperem, bo mogę wybuchać. No tak, oj, dostaję za dużo. Czekaj, skrymyśmy. Może w domku wybuchnijmy, tak będzie bezpieczniej. Pakujemy się na chatę do villagera. Siema, Eniu, gdzie jesteś? Nie ma nikogo. No to teraz wybuchnijmy. Bum! Teraz! Jo! Ale wysadzony domek. No nieźle, teraz wielkie bum. Załaduj się, tak. Pokonałem go na hita. Ale kozacko, ten wybuch jest jeszcze mocniejszy, bo jestem teraz walnięty tym piorunem. Mam właśnie tego powera. Albo wybuchnijmy w tym miejscu. Ładuje się. Bum! Tak! Jeszcze raz ładuje się. Bum! Jeszcze raz, tak! Trzy razy z rzędu. O, jakie się kopie. Dawaj deszczy, mocniej walnij. Z całych sił. Piu. Jeszcze więcej chcę. Kolejny i wybuchaj, tak. O, to chodzi. I jaką dziurę zrobiłem. No nieźle. I to dosłownie w ile? W 30 sekund? Takim sposobem raczej mógłbym się dokopać do bedroka. Każda jedna łapka w górę pod tym filmem to jest jeden wybuch więcej. Tyle ile wbijecie łapek, tyle razy będę musiał wybuchnąć. Co wy na to? Klikajcie łapeczki w górę i subskrybujcie. Teraz wejdźmy do góry, ale nie muszę się budować, bo będziemy pajączkiem. Po co mam używać jakichkolwiek materiałów? No po co? Skoro zamieniam się teraz pająka i będę normalnie się potem wspinał. Patrzcie, ziu, do góry. Oj, ziu, czemu nie działa? A, spodenki. O nie, od Withera założyłem. Źle, pomyliłem się. Czekaj, Cave Spider tutaj jest, tutaj też Spider. Okej, mamy buciki Spider i jest Spider. Dobra, teraz się wspinamy. Mamy umiejętności. Jeszcze jest noktowizja. Lepiej widzimy. Tok. I się wspinamy bez materiałów, bez budowania. Ta la 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 la. Ta la 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 la. O, 5 sekund, jesteśmy u góry. W następnym filmie mogę się dokopać do bedroka. Co wy na to? Piszcie w komentarzach. No dosłownie po wszystkim mogę się spinać. Po drzewach, po ziemi. Nie użyłam w ogóle skoku. A jak teraz do wody byśmy skoczyli? O, nie wiem, czy bym to przeżył. Troszeczkę ryzyko. Czekaj, wskoczę na to drzewo. Hops, żebym rozwinął jakąś sieć, to byłoby 300 kg. I lecę. Ale oddychanie pod wodą niestety nie mam. Ktoś do mnie nawala. Marian, ty się kopać ze mną, nie, ja z tobą nie chcę, nie. Ej, rzucam się na niego, jak go uderzam, aha, a nie, a, padam. Rozumiem, o co chodzi, jedno serduszko, o nie, proszę, nie chcę paść w takim momencie. Nie wiem, gdzie się zrespię wtedy. Jak atakuję z rączki, to na niego się rzucam. O, i szybka regeneracja jest serduszek, ale kozacko, patrzcie, klikam, pyk. I na niego się normalnie rzucam jak pająk. Przy ataku, on dostaje wtedy podwójne obrażenia. Wow, jak to fajnie wygląda. Pokonałem go na niego cały czas skacząc. Ale to musi dziwacznie wyglądać. Ty, co jest, co tutaj robi? Zombiak, który puka do villagerów. O nie wytrzymie. Oni się zamknęli w środku. Ojeju, jak to wygląda. Tam się znajdują Stefany, patrzcie, o. Elo, gromada, w trójkę siedzą. 300 IQ, dobry villager. Zamknął mu drzwi i chłop nie ma. Co, wszedł do niego? O nie, to jakiś inny dziwny zombiak. Muszę w golema się zamienić, bo zaraz padnę. Szybko, przemiana. Wyrzucamy to, jeszcze zbrójka. Gdzie jest moja zbrójka? Tak, golem. Mam teraz więcej siły, więcej serduszek.
ale zagrzmiało. To znaczy, że musimy iść teraz do Netheru. Dobra, i mamy portal zbudowany, elegancko podpalamy. Wziąłem sobie też złote zaklęte jabłka, zregenerowałem troszeczkę serduszek, jestem golemem i patrzcie, jeszcze mam dodatkowe kolejne serduszka. Ho, teraz jestem niezniszczalnym golemem. Możemy sobie wejść bezproblemowo do Netheru. Mam tyle serduszek, jeszcze złote jabłko, bije więcej, jestem golemem, który wchodzi dosłownie do Netheru. O, i nawet w dobrym miejscu. Szukajmy Gasta. Pokonajmy pinglina. Tam jego zbrojka też się powinna pojawić w skrzyni szalkrowej. A więc chodźmy. Mogę też sobie spaść. Dużo serduszek nie dostanę, nie? No nie, źle. Golem nie dostaje żadnych serduszek. A macie teraz. Dog, dostaję. Na dwa hity go rozwaliłem. Ho, ho, ho. I zbrojka już się powinna pojawić w skrzynce. Tam mamy kolejnych pinglinów. Zaraz będziemy nimi. Zobaczymy, jakie mają umiejętności. I czy też dużo serduszek, czy dużo damage'u. O! O, słyszę ich z tej strony. Lata. Mam, widzę Gast, żeby go pokonać teraz. Podbiegnijmy. Z mieczyka uderzy. Spójrzcie. O, jest kolejny. Tutaj stoi. Czy co on robi? O, jeden już we mnie nawala. A masz, a masz. No hita go pokonałem. Tok. Ale to było mega dziwne. Aha. A ten się pływa w lawie. Co za dziwny Gast. Dobra, jednego pokonałem, tyle mi wystarczy. Nie fikaj mi. Ej, ej, ej. Nie, nie. Ła, odbijemy to w siebie. Ja ci dam, ty. Easy. No, dziwny to był. O, wyzwanie ukończone. Dostałem zwrot do nadawcy. Jeszcze się palę, ale nie dostaję obrażeń. Wejdźmy teraz do góry i Blaze'y pokonajmy. Też będziemy mieć ich zbrójkę. Jeszcze słyszę dźwięk w tle od Gasta, którego pokonałem. Pewnie tu gdzieś jest trzeci, ale jeden mi w zupełności wystarczy. Pokonałem dwóch. Dobra, do wyżej, wyżej, wyżej. Pójdźcie sami, co znalazłem. Wychodzimy i gdzieś... No kolejny lata! To jego słyszę cały czas. O nie, teraz dwóch. Za dużo. Nie chcę już was. Wystarczy. Chłop, co lata komi i dopiero teraz mnie zobaczył. Ja ci dam, tak blisko? Lol, nie no, nie wytrzymaj, one są jakieś śmieszne. Nie chcę was, o, ja chcę ich, którzy tam latają. Podbiegnijmy szybko, przydałby się łuk. O nie, ten dopiero nawala. Ale easy, podejdźmy, pyku, pyku. Ja mam takie chłopie rzeczy, że masz, taki to padasz. Ile serduszek dostał? Jeszcze raz. I padnięty. Dobra, teraz wracamy do naszego normalnego świata. I jeszcze trzeba byłoby pójść po smoka. Tam jego też możemy mieć całe EQ i Widera, jakbyśmy zrobili. Ziu, tepamy się i szybko do skrzyneczki, do skrzyneczki. I elegancko jesteśmy z powrotem. Mamy skrzynkę, a w niej powinny być wszystkie zbrójki tych mobów, których pokonałem. To jest ostatni moment na kliknięcie łapeczki w górę i subskrypcji. Przypominam, kto jeszcze nie kliknął, to macie 3 sekundy. 3, 2, 1, klikajcie tą łapeczkę. Wbijamy tu rekord 15 tysięcy. A ja klikam i mamy takie rzeczy jak... Zombie, Blaze Mask, Gast Mask, Wither, Enderman, którego nawet pokonaliśmy. Endermanem już byłem, szkletorem Witherowym też, ale bądźmy teraz zombie. Puszczmy go sobie po prawej stronie golema i teraz zamieniamy się w pinglina. Zobaczmy, co to są za umiejętności. Noctowizja druga, odporność na ogień też druga. Wow, teraz wyglądam jak świnka zmutowana. Chodź tu, villagerze, a masz z hita. Ale jakichś dużych obrażeń nie daje mu. A kliknijmy sobie C, jakieś umiejętności, walnięcie, super, do nic. Mieczyka bym potrzebował, nawet Stefan się mnie nie boi. Co to jest? Ja powinienem się chyba leczyć, jak ktoś mnie uderzy. Ale no, villagerowi za dużo nie daje. A czekaj, zobaczmy mieczyk. Ile dostanie? No nie, też zwykłe, dwa serduszka. Za bardzo dużo rzeczy tutaj nie mamy, ale coś jest powiązanego z życiem i lekkim tam damage. Teraz bądźmy Blaze'em i wtedy Gastem. Czy będę mógł latać albo strzelać właśnie ogniem, tymi płomieniami? To jest ciekawe. Ściągamy po prawej stronie, ładnie układamy i zakładamy Blaze'a. O, jestem idealnie. Jak ja wyglądam? Jakbym miał jakiegoś skina. Ło, potrafię skakać? Mamy zwiększony skok razy 4, odporność na ogień razy 2 i noktowizja drugą. Ło, ale kozackie, ale latać nie... Nie, mogę latać, patrzcie. Ziu, lecę sobie. Wow, unaszam się, tak to działa. A czy potrafię strzelać z ognia? Przytrzymajmy C, wymierzmy. Tak, potrafię. Ile naraz? Ło, ale kozackie. Lećcie moje kule. Tak. Ale to jest przemocne. Patrzcie, jak nawalam. Jestem Steve'owym Blaze'em. Ło, tak wyglądam. Ja powinien się w niego całego zamienić, nie? A nie tak jak Steve wyglądać. Ale nie, to kozacko. Nawalamy sobie teraz z koników. Ziu, oni pewnie będą w szoku. Dostają. Tylko nie mogę ani jednego celnąć. Blisko, prawie, bliziutko. Tak, teraz dostał. Ło, jak się pali. Ty, wysoko dosyć poleciałem. Jak puszczam spację, to od razu spadam.
i się odbijam. Żadnego damage'u nie dostaję. Mega przydatne. Żaden mob na pewno nie byłby mnie w stanie pokonać. Ciekawe, jakby Enderman się do mnie tepnął na samą górę, jakbym poleciał. Zostańmy teraz sobie gastem. To jest według mnie ciekawe. Czy będę taki wielki jak on, to sobie ściągamy, układamy po prawej stronie. To się jeszcze przyda, bo pójdziemy też do smoka. Ale to już w następnym odcinku. Także subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem. Mamy odporność drugą. Serduszka nam się zmniejszyły. Mamy tylko 5 sztuk, ale czy potrafimy latać? Tak, potrafimy. O, jaką mam twarz. I też również strzelam z ognia. Tylko to wybucha. Jakie przykozackie, patrzę. Dziuu. Leci i bum. Tak, rozwalmy tą wioskę całą villagerów. Ciu, leci i bum, wybucha. No, wolamy w samej góry. Ale mocno, tak. Jeszcze więcej. Klikamy, ile się da, niszczymy wioskę. Villagerowie pewnie z w szoku są smutni. Cześć, tego walnijmy, czekaj. Dostanie? Wymierzmy niego. Tok! Ej, od czego się uderzyłem? W siebie panem? Ale mu ugródek wybuchł. O, to przeżył! Stefan niezniszczalny. Koło niego kula ognia wybuchła, a on jakby nigdy. O nie, pali się. Ale dalej się na mnie patrzy. Ojej! O nie. Ogień się rozprzestrzenia. Stefany, ratujcie się, bo to wszystko płonie. Zostałem prawdziwym gastem. Bra, nie, bra. Jakie te dźwięki są wydawane przez nich, nie? Dobra, nie udaję, bo nie potrafię. To już by było na tyle w tym odcinku. W następnym pójdziemy do smoka i jeszcze zrobimy Widera oraz inne moby, które nam zostały. Także bądźcie na bieżąco, sprawdzajcie mój kanał jutro. Wbijajcie też na mojego Facebooka, Instagrama, wszystkie linki macie w opisie do social media. Na FB możecie dodać mi do znajomych, zaobserwować, zobaczyć moje zdjęcia na Instagramie tak samo. Tam wrzuciłem nową relację, więc koniecznie zobaczcie w tym momencie. I też cztery ostatnie filmiki, które się wam wyświetlają po prawej stronie, po lewej. Może jakieś klikniecie, może nie macie co dalej robić. To zachęcam was, polecam ten cały dół albo u góry, po prawej stronie, po lewej. No weź w jakiś kliknij. Daję ci 5 sekund, bo to już się kończy szybko. 4, 3, 2, 1. Spiesz się, klikaj!